Pozdrawiam serdecznie tegorocznych maturzystów, bo to oni byli inspiracją nakręcenia dzisiejszego odcinka. I dzisiaj będziemy odpowiadać na pytanie, co warto robić po maturze. Serdecznie zapraszam. To jest absolutnie niesamowite, że po 12 latach nauki ludzie opuszczają mury szkoły i mają takie: nie mam zielonego pojęcia, co będę robić w życiu. Spokojnie, maturzysto, przybywam na ratunek. Po pierwsze, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wiem, co chcę robić w życiu. Najczęściej doskonale wiemy, co chcemy robić w życiu, tylko boimy się opinii publicznej, boimy się tego, co powiedzą nasi znajomi, nasza rodzina i sami rodzice. Ja zawsze wiązałem swoją przyszłość z książkami, zawsze chciałem pisać, przekazywać informacje, przekazywać historię jakąś, gdzieś tam w głowie tlił mi się również tliło dziennikarstwo. Moja matura jednak okazała się zbyt ułomna na filologię polską, a że lubię się też kłócić, to poszedłem na politologię. I tutaj rada ode mnie, jeżeli nie wiesz, na co chcesz iść na studiach, nie idź w ogóle. Na politologii nie nauczyłem się kompletnie niczego, zdałem te studia śpiąc na zajęciach, idąc na egzaminy, nie wiedząc nawet, jak wygląda prowadzący, jak nazywa się prowadzący i co to w ogóle jest na przedmiot, śpiąc nawet na korytarzu, i mogą to potwierdzić ludzie, którzy ze mną studiowali. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Krzysiek, zaraz wchodzisz. Co? A jak on się nazywa? Warmiński. A, dobra. A co to za przedmiot jest? Historia Unii Europejskiej. A, dobra. Studia to nie liceum. Jeżeli nie wiesz, na co chcesz iść, nie czujesz tego, naprawdę nie musisz na to iść. I tu prośba do rodziców. Jeżeli wasze dziecko nie wie, co chce robić na studiach, to nie zmuszajcie go do tego, żeby on poszedł już teraz, zaraz, szybko, tylko wziął sobie rok wolnego, poszedł do pracy, zastanowił się nad tym, co chce robić w swoim życiu. Ale synek, córka sąsiada poszła, to ty też musisz iść. No jak to? Wstyd teraz, co? W domu będziesz siedzieć? Ludzie gadać będą! Studia są po to, żeby doskonalić konkretne umiejętności i jeżeli nie wiesz konkretnie, jakie umiejętności chcesz doskonalić, to zwyczajnie zmarnujesz sobie czas. Ja, studiując politologię, szybko zdałem sobie sprawę, że studia, które jest w stanie zdać nawet upośledzona ameba, nie zapewnią mi jakiejś szczególnej przewagi na rynku pracy, więc szybko zacząłem chodzić na praktyki dodatkowe. I tutaj kolejna rada ode mnie: praktykuj w swoim zawodzie marzeń. Jeżeli na przykład chcesz rysować, rysuj ile fabryka dała. Zakładasz fanpage na Facebooku, challenge 30 prac na 30 dni, rysujesz, rysujesz i jeszcze raz rysujesz. Jeżeli chcesz zostać pisarzem, bierzesz na warsztat każdy jeden konkurs literacki, jaki się odbywa w Polsce, w twoim regionie, wszędzie. Nieważne, czy tematem pracy jest kryminał, erotyk, thriller, science fiction, bierzesz wszystko. Jeżeli chcesz zostać ogrodnikiem, sąsiad, mogę przekopać ogród? A dlaczego? Bo ja chcę zostać ogrodnikiem! Serio, polecam naprawdę takie zachowanie. Możesz mieszkać z rodzicami, nie idąc w ogóle na studia, mieszkać z rodzicami, iść na jakikolwiek etat, żeby zarabiać pieniądze, żeby rodzice nie mieli cię za darmo zjada i w wolnym czasie rozwijać swoją pasję, poświęcając jej ile fabryka codziennie dała. Bo licząc tak zdroworozsądkowo, jeżeli pracujemy 8-16, to mniej więcej od godziny 17-18 plus minus zaczyna się twój czas wolny, czyli codziennie od 18 do 22 jesteś w stanie zajmować się swoją pasją. Jeżeli chodzi w ogóle o studia, to mam jeszcze jedną radę. Jeżeli studia nie są ci potrzebne do wykonywania swojego zawodu, to nie idź na nie. Po nieszczęśliwej przygodzie z politologią na magisterkę ruszyłem na dziennikarstwo i tam również nie dowiedziałem się niczego ciekawego. Chodziłem na praktyki zawodowe, praktycznie wszędzie. Byłem w radiu, w gazecie, w telewizji, w kilku telewizjach właściwie nawet. To dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Urywałem się nawet z zajęć, byle tylko złapać kilka dodatkowych godzin praktyk dziennikarskich. I nie, nie płacono mi za to. No może poza ogólnopolskim portalem kulturalnym, w którym regularnie umieszczałem swoje teksty i muszę przyznać, była to bardzo ciekawa szkoła dziennikarska. I przyznam wam się uczciwie, że czasami nawet mam takie myślenie. Ciekawe, jak wyglądałoby moje życie,
Gdybym namówił rodziców na taki układ, wy wysyłacie do mnie pieniądze, ja mieszkam na stacji i te 8 godzin dziennie zamiast chodzić na studia dziennikarskie, chodzę na najróżniejsze praktyki. Non-stop, praktyki, staże, seminaria, warsztaty różnego rodzaju. No bo jeżeli idziesz na studia, ponieważ twoja praca przyszła, będzie wymagać studiów, nie wiem, chcesz zostać lekarzem, prawnikiem, nauczycielem, prośba ode mnie, ryj ile fabryka dała. Studia to nie jest miejsce laby dla dorosłych dzieciaków, chociaż biorąc pod uwagę to, jakich studentów do tej pory widziałem na studiach, to chyba jednak jest nadal takie nastawienie. A potem widzę takich magistrów w McDonaldzie, w Castoramie, albo dzwonią do mnie z przedłużaniem umowy na playa. Co kurwa, lej te kole! I streszczaj się silnemu, chce się pić, a jak nie kurwa, to tam wejdę i ci pomogę, a tego byś nie chciała. Nie dziw się, ziomek, że pracujesz w takim miejscu, skoro poszedłeś na studia bez żadnej pasji, nie chodziłeś na dodatkowe praktyki, nie chodziłeś na warsztaty i szedłeś po najniższej linii oporu. Upijając się co drugi dzień, bo nie ma spiny, są drugie terminy. Piwo to moje paliwo. Wykształcenie, nie piwo, nie musi być pełne. 100% swojego zaangażowania. Na jakiej zasadzie stwierdzisz, że twoja droga życia i twój wymarzony zawód mają się zrealizować, jeśli nie poświęcasz im 100% swojej uwagi? I ostatnia prośba, nie idź na studia dla rodziców. Nie idź na studia tylko dlatego, że mamusia i tatuś mówią: synek, ale będziesz prawnikiem, no teraz to się nie wyklucza, już jest zamówione logo, Kowalscy i syn. Idź za głosem swojego serca, bo to twoje życie, to ty spędzisz w tym swoim życiu kolejne 40, 50, 60, może nawet 70 lat, więc dlaczego masz postępować dokładnie tak, jak radzi ci mamusia i tatuś? Ty będziesz w pracy spędzał większość swojego życia, to powinno być zajęcie, które tobie odpowiada. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Bo jeżeli pójdziesz jednak na te studia prawnicze, tak jak cię proszą rodzice, to w konsekwencji rzucisz te studia po roku, może po dwóch, bo nie będziesz w stanie wytrzymać natłoku wiedzy, konkretnie sprecyzowanej gałęzi wiedzy, do której nie masz żadnej pasji i zaangażowania. Ewentualnie zdasz studia, zostaniesz prawnikiem, mamusia i tatuś będą z ciebie dumni, będziesz miał piękny samochód, jacht, fotel do masażu i w wieku 40 lat stwierdzisz, że nie jesteś szczęśliwy. A jakie wy macie plany po zakończeniu edukacji w szkole? Piszcie w komentarzach. Z mojej strony to wszystko i jak zawsze na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.